Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie, moje kochane. Przychodzę do Was tym razem z ulubieńcami października. Z tym, że nagrałam Wam już ulubieńców kosmetycznych, teraz przyszła kolejna ulubieńców niekosmetycznych. Jeżeli oczywiście jesteście zainteresowane, zapraszam Was do oglądania. Dobrze, no to co? No to zaczynamy. Do ulubieńców niekosmetycznych miesiąca październik na pewno. To są takie miesiące zimne, gdzie u mnie po prostu bez jakiejś takiej ciepłej piżamki miesiące te po prostu nie mają racji bytu. Także oczywiście powtórzę się tutaj pewnie już któryś raz, że nie mógłby się obejść bez piżamek. Ciepła piżamka to jest po prostu podstawa, także miesiąc październik, zarówno jak i miesiąc wrzesień w sumie, po prostu non stop noszę piżamki takie miśkowe, ciepłe. Jeżeli o cieple mowa, miesiąc październik był pod znakiem Pancho Poncho. Moi drogi, bardzo często mogliście zaobserwować te Pancho u mnie na kanale, miałam go bardzo często nawet na filmikach, także takie moje szare pancho z Primaniego towarzyszyło mi przez praktycznie ostatnie 2 miesiące. Oczywiście miesiąc październik nie mógłby się obejść bez ciepłych rękawiczek, czyli ciepło w dłonie to podstawa, także rękawiczki bez palców uwielbiam. Następna rzecz, jeżeli chodzi o ubraniową, miesiąc październik był pod znakiem po prostu kozaczków, także kozaczki cały miesiąc mi towarzyszyły i będą mi jeszcze towarzyszyć, nie wiem jak długo, ale póki będą towarzyszyć, póty będę je nosić. Także kozaczki z Primaniego również chyba 20 funtów. Jeżeli nie kosmetycznie, no to towarzyszyły mi w miesiącu październik. No po prostu Malta zaraz. Były ze mną wrzesień, październik, ale w październiku głównie. Także wpierdzielam po prostu jak chińczyk makaron. Muszę oderwać miesiącu październik od po prostu Maltesers. Także Maltesersy, jeżeli mówimy o Maltesersach, o smakach, no to oczywiście gorąca czekolada. Piję prawie że codziennie, oprócz kawy, to piję właśnie gorącą czekoladę i herbaty, ale czekolada gorąca przeważa. Także w tym przypadku Maltesers, bo skończyła mi się chyba z Galaxy. Także gorąca czekolada. Jeżeli już mówimy o napojach, to oczywiście posypka z Tesco, Sprinkles, Cinnamon i Vanilla Flavor. To jest dodatek do kawy, który po prostu przez cały październik można powiedzieć, że używałam. Następnie oczywiście szał, to jest Alpro Coconut Almond. Ja już Wam o nim mówiłam, ja już je pokazywałam. Znalazłam je po raz kolejny i zakupiłam sobie mały zapas. Także przez miesiąc październik towarzyszyło mi również to mleko. Jeżeli mówiłam o gorącej czekoladzie, muszę wspomnieć również o kawie. Także latte po prostu przynajmniej 2-3 razy dziennie. Mam słabość i nic z tym nie zrobię, także po prostu była ze mną kawa latte. Powinnam w sumie mieć tutaj tę śmietanę, bo zawsze używam tej śmietany do kawy, ale dobra. Jeżeli chodzi o z kolei otulanie się zapachowe, no to generalnie w tym miesiącu tu akurat wzięłam naprawdę pierwszy lepszy z brzegu, ale chodzi mi o nutę zapachową. To znaczy, że lubię jak w mieszkaniu mi w tych miesiącach takich zimnych, przedświątecznych, zwłaszcza jak mi pachnie po prostu jabłko i cynamon. Także Apple Spice to jest zapach, jaki u mnie gości w domu w tych właśnie miesiącach. Także myślę, że w listopadzie on również się znajdzie w ulubieńcach, bo to jest, mówię, to jest taka nuta zapachowa, bardzo mi kojarząca się ze świętami, a jak wiemy, jest listopad, czyli już czuję troszeczkę święta. Więc to tu oczywiście palę, widzicie, już jest prawie, że na wykończeniu. To jest akurat Sweetest Valentine, ale to nieważne, ponieważ tutaj jest również Sparkling Cinnamon i Vanilla Cupcake, także takie oto połączenie z Yankee Candle. I skończyłam już palić też któreś, które Wam pokazywałam chyba w demku. I przedostatnia rzecz prawie, że no to oczywiście Best Hair Day, czyli po prostu Birch Brush. Moja szczotka z Birchboxa towarzyszyła mi również przez cały miesiąc. Córcia mi gdzieś zakosiła mojego Tangle Teasera, także po prostu radziłam sobie tą szczotką. Spisuje się świetnie, bardzo fajnie rozczesuje, nie wyrywa, nie ciągnie, rozczesuje wszelkie kołtuny na sucho, na mokro, świetna, polecam bardzo serdecznie. Także to.
I oczywiście, moje drogie, no z racji tego oczywiście, że nagrywam, tak, nagrywam dla Was już drugi miesiąc, albo już jest, albo będzie za dzień, dwa, no to oczywiście towarzyszył mi po prostu powerbank i to no, stosownie na dwa wejścia, noszę go non-stop ze sobą, także on mi towarzyszył podczas vlogów, on mi towarzyszy, dzień w dzień po prostu jest koło mnie jak piesek przy nodze, naprawdę, mam go ze sobą wszędzie, mam go, jak nagrywam to tutaj na dole, mam go na dole, jak jestem u góry, mam go u góry, także powerbank must have od kilku miesięcy w sumie, ale teraz jak nagrywam to jak najbardziej. Nie mogłabym również pominąć i zapomnieć, wspomnieć tutaj o telefonie. Telefon mój towarzyszy mi 24 na dobę. Dlaczego o nim wspominam? Nie dlatego, że wiecie, no, no wiadomo, że każdemu towarzyszy telefon, ale ja posiadam w moim telefonie, słuchajcie, aplikacje takie, które przekierowują mnie bezpośrednio. To są te tutaj, które mnie przekierowują na portale, na których po prostu, które mam podłączone pod YouTube'a. Także jest YouTube, jest Pinterest, jest Twitter, jest Instagram. No mówię, no jest po prostu tutaj wszystko. Także bez telefonu również mogłabym się obejść, jeżeli chodzi o nagrywanie, także muszę wspomnieć o aplikacjach bardziej niż o telefonie, także są ze mną aplikacje przez ten miesiąc również. Co jeszcze? I oczywiście jak co miesiąc, i to w sumie będzie chyba w ulubieńcach każdego miesiąca, odkąd zaczęłam nagrywać, czyli od 8 września, towarzyszy mi Canon, czyli ten aparat, w którym po prostu nagrywam dla Was filmy. Także na pewno zaliczę go do ulubieńców. Z kolei, jeżeli chodzi o takich ulubieńców muzycznych, to moje drogie, ja nie mam sprecyzowanych tutaj, wiecie, tak, że jakiegoś jednego wykonawcę czy jeden zespół słuchałam. Nie, ale jeżeli chodzi o miesiąc październik, to nie wiem dlaczego, ale dużo słuchałam Edyty Górniak. Nie wiem, w ogóle jakaś zajawka na Edytę. I uwielbiam, ale to uwielbiam Andy Case. Jasona Derulo, Want to Want Me, to jest taka piosenka, którą po prostu można powiedzieć, że naprawdę śpiewam każdego dnia. Nawet Wam przez chwilkę pokażę, o który kawałek mi chodziło. Także jest to ten utworek, uwielbiam i śpiewam go też, można powiedzieć, że praktycznie przynajmniej co drugi dzień, także to jest to, no i oczywiście Me and My Broken Heart, Rickstone, także to są tacy moi ulubieńcy października. Tak, to po kosmetycznych Wam zrobiłam, to byli nie kosmetyczni, także jeżeli Wam się podobało, to oczywiście bardzo proszę paluszki w górę, zapraszam Was i odsyłam na oczywiście Facebooka, tam możecie mnie również śledzić każdego dnia, o każdej godzinie dosłownie. Zapraszam Was na oczywiście Twittera, Instagrama, Pinteresta, możecie pisać do mnie na Google+, także tutaj Was odsyłam. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, za wiadomości prywatne, za to, że jesteście, oczywiście to już powtarzam pewnie przy każdym filmiku i powtarzać będę. I to moi, wiecie co? Tak sobie teraz popatrzyłam tutaj z boku, to do moich ulubieńców na pewno muszę po prostu zaliczyć długopisy. Wiem, że to będzie śmieszne, ale wiecie co, odkąd właśnie prowadzę kanał, to po prostu te długopisy, te w sumie mazaki, zakreślacze towarzyszą mi po prostu od początku nagrywania, także nie mogłabym ich po prostu pominąć, bo one pomagają mi tutaj, żeby wszystko, co dla Was, zaraz już Wam pokazuję, wszystko, co dla Was piszę, robię, właśnie sobie zakreślam, żeby potem było jasno i przejrzyste, co mam Wam nagrać, co, jakie są propozycje, o co pytacie. Także to byli wszyscy moi moi ulubieńcy niekosmetyczni października. Bardzo dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i tylko wspomnę, że właśnie tak prezentują się moje nowe włosy. Bardzo proszę, napiszcie mi, co o nich myślicie, czy wyglądam dobrze, czy mi nie pasują, czy pasowały mi tamte bardziej. Ja z efektu jestem po prostu mega, mega zadowolona, ale dajcie mi znać, co Wy o tym myślicie, ponieważ Wasze zdanie również biorę pod uwagę i również dla mnie ważne. Także ja się z nim czuję świetnie, czuję się świetnie. Także super, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was, ściskam Was bardzo mocno. Ślę buziaki, pa!